We trzech tam celebrowaliśmy nową mszę, może we czterech, Father Peter, Father John, Father Lee i ja. I zaczął deszcz lać. I nie wiem, kto tam przewodniczył, ale ksiądz John, już nieżyjący, odszedł od stołu. I odszedł chyba już po przeistoczeniu, po konsekracji. I nie wrócił. Zebrał tam dwóch chłopaków, wziął sipę i zaczął odgarniać wodę, żeby tam kontenera nie zalało wodą. Minęło jakiś jeden dzień czy drugi i nie wrócił już. Nie wrócił do stołu, no bo to jak mówić, do stołu, do ołtarza. W każdym razie mieliśmy jakieś spotkanie zaraz po tym. Ja pytam, czy on dokończył mszę. Kto dokończy mszę? Tą, którą on sprawował. To wszystko się działo jakoś, ja byłem początkujący wtedy w angielskim i to byli, no to wszystko byli wytrawni misjonarze. On był lekarzem dodatkowo, więc miał taki no, wysoki prestiż we wspólnocie. W każdym razie ja się uparłem przy tym, żeby wiedzieć, czy to, jaką my mamy w tym odpowiedzialność, jak się tak robi. On mi tłumaczył, że muszę rozumieć, że jesteśmy w warunkach misyjnych. Mi nie chodziło o to, że czy jesteśmy w misyjnych, czy nie w misyjnych, tylko czy ta msza jest odprawiona. W każdym razie na koniec tego spotkania tam podsumowującego o mnie napisał, że jestem wariatem. Bo takie rzeczy dopytuję. Dla niego nie było problemu. I druga taka sytuacja miała podobne miejsce, tak, analogicznie tak samo. Odprawialiśmy mszę i słychać było, nad nami leci nisko samolot. Podobnie odchodzi od ołtarza, no od stołu, tak? Czy od stołu do ołtarza. Wsiada w samochód, bo to słyszymy, i jedzie na lotnisko, no bo widocznie przybywa jakiś tam transport, który coś przywozi. Też mam jakieś tam spotkanie i ja też dopytuję, jak, czy ta msza to się, czy on odprawił mszę, czy ktoś ma jego mszę dopełnić, czy on powinien tą mszę dopełnić. No i też miałem jakąś stosowną odpowiedź taką, że jesteśmy na misjach, że to ja nie rozumiem kontekstu misyjnego, że tu jest samolot, że on ma na głowie tam tu szpitalik i tak dalej. Wiem, że wtedy powiedziałem, że dałem argument, że póki co to papież ma na głowie cały świat i być może mu w czasie mszy telefon dzwoni, ale raczej nie spotkałem się z tym, żeby przerywał mszę i szedł odebrać, albo ktoś mu przynosił komórkę, żeby odebrał. No to proszę sobie wyobrazić reakcję na taki mój argument. Także na misjach sobie zasłużyłem za pytanie, jak jest z mszą. To jest wariat. No to wielka, wielka radość. A tamten już nie żyje, John Lee. I mają go podobnie jak prawdopodobnie, znaczy jak Jana Pawła, jako świętego. A pytanie, czy on miał wiarę katolicką.